Witajcie w nowym odcinku Kupujemy z Chin.pl. Jak widzicie, trochę nowy wystrój, ale tylko tymczasowy. Syn jest na wakacjach, także mogę skorzystać z jego pokoju. Natomiast niestety córka też jest, a ta paczuszka to dla niej. Także mam nadzieję, że nie będzie miała mi za złe, że zrobię unboxing bez niej. Ale jak widać na pewnym filmiku, jakby miało coś się stać, to lepiej, żeby nie widziała. Wprawdzie nie mamy kominka, no ale inne wypadki też się zdarzają. Pewnie już to widzieliście na internecie, ale nie za taką cenę. Także mamy tą latającą lalkę. Do tego kabelek do ładowania na USB. No to zobaczmy, jak to działa. Gdzie tu jest wyłącznik odłączania? Jak widzicie, da się sterować góra-dół, tylko nie bardzo wiem, jak sterować lot na boki. Być może się nie da. Wygląda, że za każdym razem, jak jest jakaś kolizja, po prostu się wyłącza i trzeba ją zresetować. Aha. Na filmach reklamowych wyglądało, że to trochę łatwiej działa sterowanie. Ale jak widać, zabawka jest w miarę idiotoodporna. I mimo, że uderzy w coś, to bez problemu idzie ją odpalić jeszcze raz. Tylko trzeba skorygować. Oczywiście widać, potrzeba kawałek pokoju, żeby się tym bawić. Bo zaraz niestety wlatuje w ścianę. Spróbujemy jeszcze raz. Teraz lepiej. No i dostała pod sufitem. Dobra, koniec zabawy. Także link znajdziecie poniżej. Bardzo fajna zabawka, tania, przynajmniej w porównaniu z tą markową, wygląda bardzo podobnie. Także jeśli wasza wleciała do kominka, możecie tanio nabyć zamiennik.